Paweł, 10 tygodni jeszcze do Twojego kolejnego zawodowego startu 29 czerwca w Ostródzie. Zacząłeś już przygotowania pod kątem tego właśnie pojedynku? Jeszcze nie, ale cały czas jestem w treningu. Jest tutaj Piotr Wilczewski, który przyjechał pomóc w przygotowaniach Kamilowi Szeremecie, który walczy 18 maja. Między innymi również ja skorzystam z jego przyjazdu. Na razie treningi jeszcze są bardzo luźne. Pracujemy nad techniką, jakaś tarcza, ale bardzo delikatnie. Dwa tygodnie temu również byliśmy w Dzierżoniowie u Piotka przez prawie dwa tygodnie, gdzie też pracowaliśmy nad techniką, więc może nie robię zbyt ciężkich treningów, ale gdzieś tam cały czas nowe elementy staramy się wkładać do mojego repertuaru, żeby to po prostu wyglądało coraz lepiej w kolejnych walkach. Ja walczę teraz dosyć rzadko, bo no nie wiem, może jak cztery walki stoczę w tym roku, to będę zadowolony, więc sam okres przygotowawczy jest dosyć krótki, więc no musimy robić takie mini zgrupowania, jakieś spotkania, żeby po prostu dalej pracować i rozwijać się. Ale sporo się teraz dzieje w boksie zawodowym białostockim. No tak, fajnie w ogóle, że coś tutaj się dzieje, jest sporo boksu zawodowego, jest, no co, no jest teraz Kamil Szeremeta, zasilił naszą jeszcze grupę, który w przyszłości na pewno będzie robił duże wyniki w tym boksie. No jest kilku chłopaków, którzy no w ten boks amatorski może troszeczkę kuleje, no bo ci zawodnicy po prostu co lepsi amatorzy, bo przychodzili na zawodostwo również z tego klubu Mistrzowie Polski, Krzysiek Zimno, tak jak Kamil Szeremeta czy ja. No i wiadomo, no, ten boks amatorski podupada, jednak zawodowy ma się dobrze i cały czas idzie w górę, także fajnie, że coś się dzieje cały czas tutaj na tej sali. 29 czerwca na pewno boksujesz, jeszcze nie wiemy z kim. Jest możliwość, taka padła propozycja oficjalna, że będziesz boksował z Grzegorzem Soszyńskim. On no, już jakiś czas temu odgrażał się, że chętnie tutaj przyjedzie, nawet za darmo. Teraz, z tego co wiem, nie śpieszy się z odpowiedzią na waszą propozycję. No, z waszego portalu przeczytałem, że została podobno złożona mu oferta walki ze mną. No, tak jak mówisz, no, Grzesiek kiedyś przy okazji mojej walki z Royem Jonesem, no, wyrywał się wręcz, można powiedzieć, do walki ze mną. Mówił, że jeżeli wypuszczą wtedy Dawida, on będzie walczył z Royem Jonesem, to chętnie przyjedzie, nawet bez wypłaty, zawalczy ze mną, także jest okazja, jest data 29 czerwiec, będzie miał 10 tygodni na przygotowania, także nie jest to jakieś tam ściemnianie, no. Jeżeli uważa, że jest lepszy, ma szansę do udowodnienia tego, zobaczymy, czy nie skończy się to tylko na jakichś głupich gadkach, które ja nie lubię. Ja teraz mówię, że ja mogę z nim walczyć 29 czerwca i jeżeli on będzie chętny, to do tej walki dojdzie. No. On na razie tylko gadał, więc zobaczymy, no, jak to się skończy. To by była taka już druga sytuacja. Podobnie było z Aleksem Kuziemskim, kiedy też on wyrażał chęć walki z tobą. Dwa razy były konkretne oferty, raz na Torwarze, teraz też na Polsat Boxing Night. Dwa razy nie chciał z tobą walczyć. No ale z Grześkiem jak myślisz, jak będzie? Nie wiem, no ja mam nadzieję, że no wydaje mi się, że podejmie rękawice, no bo przecież tyle razy właśnie wyrażał chęć, wielką chęć zaboksowania ze mną, więc no myślę, że tutaj no jest fajna, dosyć duża gala, pokaże to telewizja Polsat, będzie również dla niego okazja przypomnienia się polskim kibicom, bo dawno nie walczy, w ogóle rzadko walczy, ewentualna taka walka ze mną, no na pewno coś może wnieść w jego karierę. Dla mnie również walka z nim, Grzesiek jest dobrym zawodnikiem, no i fajnie będzie mieć go w rekordzie swoim. No właśnie, jak twoim zdaniem ta walka mogłaby się potoczyć? No myślę, że wygrałbym tę walkę, no bo jeżeli bym wychodził do ringu z innym nastawieniem, to by nie miało sensu. No ja myślę, że jak dla mnie to bym był faworytem w tej walce. No a właściwie to ring by zweryfikował wszystko, no i mam nadzieję, że zweryfikuje 29, czego bardzo bym chciał. Wcześniej, 18 maja, twój kolega Krzysztof Zimnoch zmierzy się z Oliverem McCallem, byłym mistrzem świata wagi ciężkiej. Jaki wynik tej walki typujesz? No nie wiem, Krzysiek widać, że poważnie podchodzi do treningu, trenuje bardzo mocno.
Jest zmotywowany, żeby odnieść sukces w boksie. Ciężko pracuje, więc no co, no, makal niebezpieczny, no wiadomo, no, lata są, ale dalej gdzieś tam doświadczenie ogromne, dalej ogromna siła. I tak myślę, no, że wraz z Andrzejem Liczykiem odbiorę odpowiednią taktykę na tę walkę, bo wiadomo, że taktyka, myślę, że będzie miała tutaj kluczowo, odgrywała kluczową sprawę w tej walce, no bo w pewnych schematów nie można z makalem robić, bo jest to zawodnik niebezpieczny, ale przy dobrym takim taktycznym nastawieniu na walkę myślę, że nie powinien mieć w ogóle żadnych problemów z nim.